nazywam się Andrzej Gramek, jestem pracownikiem umysłowym. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym nawiązać do tego właśnie lasu. To są tereny dziewicze, gdzie jeszcze, jak wspominałem wcześniej w filmie, nie dotarł nasz wspólny znajomy, Alfa Beta. Właśnie i do tego chciałbym nadmienić, że takie miejsca są naprawdę wspaniałe do spaceru, żeby się spotkać z dziewczyną, kochanką, żeby się nawet brzyknąć w takim lesie. Naprawdę, bardzo, bardzo ładny zapach. Pomki, drzewa pomki puszczają. Naprawdę, bardzo, bardzo zachęcam do takich spacerów. I też, mianowicie znowu wrócę do poprzedniego filmu, żeby nie zaśmiecać tych takich terenów. A, jeszcze chciałbym nadmienić. Właśnie, jak Państwo zauważyli, nie ma już zarostu. A to dlatego, że pan Kononowicz się ogolił, postanowiłem ja też się ogolić. Pan Kononowicz pije mleczko, ja też dzisiaj spaceruję w lesie z mleczkiem. Proszę bardzo. To nie jest żaden trunek typu nitro, tylko zwykłe nasze polskie mleczko. Bo w dniu dzisiejszym jest pogoda taka trochę niebardzawa do śniadanek czy tym podobnych rzeczy, ale naprawdę, dzisiaj jest ładny dzień. Ładny dzień do spacerów, do przemyślenia pewnych rzeczy. Na takim tle drzew, które nie są powyginane, które są prościutkie. Naprawdę. I to jest blisko Białegostoku. Tu można nawet autobusem sobie wyjechać, pospacerować, się zrelaksować. Naprawdę. Bardzo, bardzo Państwu polecam. Mam nadzieję, że pan Kononowicz też doceni to i też którego dnia się ze mną wybierze. Na taki właśnie spacerek po lesie. Oczywiście z mleczkiem, co preferujemy, bo to jest zdrowy napój, to nie jest jakaś tam chemia. I naprawdę, bardzo Państwu polecam. Takie właśnie spacery rodzinne, ze znajomymi, z dziewczyną, z kochanką, z narzeczoną, gdzie naprawdę fajnie się odpoczywa, zdrowe powietrze, bardzo miła atmosfera. Naprawdę, polecam Państwu. I chciałbym jeszcze nadmienić do pana Krzysztofa. Mam taki delikatny pomysł. Może razem z widzami jakoś byśmy zorganizowali w jego domu muzeum pana Krzysztofa Kononowicza, gdzie każdy by mógł przyjść, obejrzeć, jak pan Kononowicz mieszka, jak żyje, czym się zajmuje. Jak tworzy. Co otworzy, porozmawiać z nim, bo to jest naprawdę bardzo wybitna osobowość, która zasługuje na to, żeby ludzie po prostu poznali to z tej drugiej strony, nie tylko ze strony kamery, ale ze strony takiej prywatnej, gdzie można usiąść z panem Krzysztofem, porozmawiać, mleczko wypić, oczywiście. Bo to jest naprawdę bardzo wybitna osobowość, która powinna być doceniona, która powinna swoje mądrości, swoje plany przekazać innym, żeby wszyscy wiedzieli, jak zmienić świat, żeby ten świat był lepszy, przyjemniejszy, żeby człowiek mógł sobie spędzić, tak jak ja dzisiaj, bardzo, bardzo miłe chwile na łonie natury, gdzie jeszcze nie dotarła cywilizacja, nie dotarło nitro i ten chodnik, nasz znajomy Alfa Beta. To jeszcze może trochę potrwać, ale miejmy nadzieję, że ten teren będzie dalej dziewiczy jak do tej pory, że zbyt szybko tutaj ten nasz znajomy szkodnik nie dotrze i nie zaśmieci i znowu nie będzie tak, że znowu drzewa będą powyginane do samej ziemi. Dlatego apeluję, nie róbmy czegoś takiego w takich miejscach, gdzie jest przyjemnie, gdzie jest ładnie, czysto. I starajmy się takich ludzi też nie dopuszczać do takich miejsc. Niech to będzie jak najdłużej ta dziewicza przyroda. Nie zaśmiecona, nie zatruta. Żeby nie było czuć zapachu tego właśnie nitro w powietrzu. Naprawdę, bardzo, bardzo Państwa proszę i apeluję, trzymajmy taką właśnie dziewiczą przyrodę jak najdalej od takich szkodników jak Alfa Beta. Dziękuję.